Oj na, oj na, oj na, oj na, na dzisiaj w kraju.
Tak jak powiedziałem, słowo ciałem się stało. Miało być czadowo i było. Dziękujemy bardzo. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło miejsko-gminne w Kałuszynie. I teraz punkt następny. Wręczenie nagród, podziękowań dla wszystkich wykonawców, dla wszystkich sołectw, dla wszystkich, którzy się natrudzili, by wykonać te piękne dzieła dożynkowe. Zapraszamy na scenę pana burmistrza Kałuszyna, pan Marian Suszyński. I któż pamięta te wszystkie tytuły? Kto pamięta, to proszę bardzo do mnie. Duszpasterz rolników diecezji warszawskiej, dziekan dekanatu mińskiego, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie, prałat wielebny Władysław Szymański. Kto spamiętał? Nie ma. O, pani tam spamiętała. Sprawdzimy w poniedziałek w szkole. I po jednym przedstawicielu sołectw, wsi z naszej parafii i gminy. Musicie państwo wiedzieć, że niekoniecznie granice parafii pokrywają się z granicami gminy, a granice gminy pokrywają się z granicami parafii. Falbogi, Gołębiówka, Guźdź, Kluki, Leonów, międzypokoleniowy zespół Razem, Milew, Mroczki, Nowe Groszki, Olszewice, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Kałuszynie, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, Szymony, Wąsy, Wity,
Zespół Pieśni i Tańca, Szkoła Podstawowa Kasia Niecka. Zapraszamy po przedstawicielu. Pan Waldek już idzie, reprezentuje Mroczki, tak? Wszystko się zgadza. Pani Friedek reprezentuje Falboki. Zapraszamy wszystkich. Ja pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać. Falbogi, Gołębiówka, Gujszcz, Kluki, Leonów, Międzypokoleniowy Zespół Razem, Milew, Mroczki, Nowe Groszki, Olszewice, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Kałuszynie, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, Szymony, Wąsy, Wity, Zespół Pieśni i Tańca Kasianiecka. Ksiądz każdemu dziękuję i wręcza książkę. Pan burmistrz każdemu dziękuję i wręcza kopertę, a w niej bilety Narodowego Banku Polskiego. O jakich nominałach i ile? Zróbcie wieniec, to się dowiecie. Warto, koszty się zwracają na pewno, a dzisiaj w tych 18 wsiach poza zespołem pieśni i tańca Kasianiecka może być długi, dożynkowy wieczór. 300 zł powiem, bo was tutaj zżera. A ile? Thank you.